To tak naprawdę uszłoby mu wszystko na sucho. Więc no cóż możemy poradzić? Możemy tylko rozpracować ewentualny sposób, w jaki nie wiem, może te prawa, żeby mu nie podpadały aż tak? Nie wiem do końca, co możemy zrobić w takiej sytuacji. Nie mogę w to uwierzyć, sir! Eksterytorialność! Tak. I nie ma tutaj nic, co możemy na ten temat zrobić. W końcu okazuje się, że nie mieliśmy wystarczająco dużego autorytetu, aby go przyprowadzić przed oblicze sprawiedliwości. Nie mógł uwierzyć, że nawet pomimo tego, iż wiemy, że on jest szefem, nie możemy mu nic zrobić. Wiem o tym. Hej, panie prokuratorze. Przepraszam, że tak sobie zaraz pójdę, ale mam ważny interes, o który muszę zadbać. Jeżeli nie możemy nawet takiego gościa jak on wskazać palcem, a więc po co tworzy się takie prawa? Komu się one mają przydawać? Jeżeli prawo nie będzie mogło nam pomóc, to ja tam pójdę jako Yatagarasu i sama się wszystkim zajmę. Ani się wasz! Panie Edgeworth! Przepraszam, może to było zbyt gwałtowne. Wiem, w jaki sposób się pan czuje, sir. W końcu próbujemy teraz wypracować sposób, jak mamy przyskrzynić ambasadora. I wszystko, co nam powiedział wcześniej, to to, żebyśmy wynosili się z tego teatru. To jest w końcu tak jakby ich kraj. Ale mam wrażenie, że zostajemy teraz karceni za to, że wykonujemy swoją pracę. Co mamy teraz zrobić? Czy powinienem na jakiś czas się wycofać i sformułować lepszy plan ataku? No dalej, wszyscy, nie możemy się jeszcze poddawać. Okej. Chcę, żeby pan o czymś pomyślał na chwilkę. Do tej pory nigdy się nie poddawaliśmy, ani na chwilkę. I tak długo, jak nie będziemy przestawać prowadzić śledztwa, to być może znajdziemy ten zgniły, ukryty tutaj skarb. Ona ma rację! No dalej, panie Edgeworth! Racja, Kay. A więc dobrze. Znówmy nasze śledztwo i zobaczmy, co uda nam się znaleźć. Chodźmy, Kay. Jestem tuż za panem. Okej! A więc ja pójdę sprawdzić stronę babaliańską, sir. A ja mam coś, co muszę zbadać w Alabastii. A teraz. Zanim zgromadzę więcej informacji, powinienem nieco wysprzątać swój organizer. Jako że dane na temat kwiatków nie są nam już potrzebne, to zostają wymazane. I tym oto akcentem wznawiamy nasze śledztwo. Ambasador albo wyglądał na zafrasowanego z jakiegoś powodu. Zastanawiam się czemu. Wokół jego osoby kryją się dwie szczególne okoliczności. Pierwszą jest to, że ambasada sama w sobie posiada prawa eksterytorialne. Jeżeli coś wydarzy się na ziemi alabastiańskiej, to nie będziemy mogli przyprowadzić go do naszego sądu. Fajnie! Wygląda na to, że ambasady to idealne miejsce, żeby coś ukraść. I morderstwo Demaska II. Prowadzenie operacji przemytniczej i podrabianie banknotów. Ale myślałam, że wszystkie banknoty były podrabiane przez pana Kołczana w Babali. Tak, najwidoczniej używał właśnie tam maszyn do drukowania. Ale taka sama historia kryje się również w Babali. Ona również posiada prawa eksterytorialne. Co sprowadza mnie do mojego następnego punktu obrad. Prawa eksterytorialne ambasadora. Te prawa są efektywne nawet w naszym własnym kraju. Naprawdę? Nieważne, co by się wydarzyło, on nigdy nie będzie mógł być sądzony w naszych sądach. Dzięki temu posiada dosyć szczególne prawa w rzeczy samej. Mówiąc najprościej, nieważne jakie złe uczynki mógł tam uczynić, to nie będziemy mogli go tutaj osądzić. A więc przypuszczam, że naprawdę nie mamy żadnej szansy, prawda? Być może mielibyśmy szansę, jeżeli w jakiś sposób znulifikowalibyśmy jedno z jego szczególnych praw. O właśnie.
To byłby dobry pomysł, ale łatwiej powiedzieć niż wykonać. To zdjęcie zostało zrobione tuż przed tym jak obaj ambasadorowie dali bukiety dla starowego samuraja. Kilka. Czy to jest tylko moja wyobraźnia? Czy na tym zdjęciu znajduje się coś, co widziałem wcześniej? Nie spocznę, dopóki nie zbadam dokładnie każdego zakamarka. W bukiecie ambasadora Alby znajduje się dosyć dziwaczny kształt. To wygląda na bukiet, nie wiem, perskich róż, nie wiem, perskich, nie wiem co znaczy to pierwsze słowo, więc powiem po prostu stokrotek, perskich stokrotek i róż. Wow! Potrafi pan nawet powiedzieć dokładne gatunki kwiatów? Nigdy bym nie pomyślała, że jest pan takim ekspertem od kwiatów. To wszystko z powodu tej starej pani, która wysyła mi co miesiąc kwiaty. I teraz spójrzcie na mnie, brzmię jak jakiś botanik. A więc, czym jest ten żółty kwiat? Ten? Nie jestem pewien. Co? Nie wie pan? Edgeworth nie otrzymał tego od Olbeck. Tak bardzo jak mogę teraz sobie przypomnieć, nigdy nie widziałem wcześniej takiego kwiatka. Ale mam wrażenie, że widziałem wcześniej ten kształt. Ten kształt jest identyczny jak rączka od tego alabastyńskiego noża. Jeżeli mógłbym tylko nakierować ładniej, to byłbym bardzo wdzięczny. Będziecie mogli zobaczyć to... O, właśnie teraz. Nawet brakuje jednego płatka. Dokładnie tak jak na tym zdjęciu. Więc w bukiecie ambasadora Alby krył się nóż. Czy ten punkt jest jakoś powiązany z jakimkolwiek dowodem, który przy sobie mam? Eureka! Narodowy symbol Babali to motyl, a alabasti to kwiat. Wyglądałoby na to, że ktoś zaimplementował tutaj starą sztuczkę chowania lasu wśród... chowania drzewa w środku lasu. O czym pan tak do siebie rozmawia? Chwilka. Moment. Rączka na tym nożu to... A! Tak, to jest ta sama rączka, która miałaby być na ostrzu, które zabiło pana Coulchana. To samo narzędzie zbrodni, które go zabiło, zostało przeniesione przez Teatrum Neutralis. W tym bukiecie, który trzymał przy sobie ambasador Alba. Ten motyw kwiata... To kwiatu... to wygląda jak motyw noża z jednym brakującym płatkiem. I niech pan rzuci okiem na samą broń. U niej dokładnie brakuje tego samego płatka. A więc nóż na tym zdjęciu to z całą pewnością jest to samo narzędzie zbrodni. Bardzo ładnie. A więc teraz... Połączmy fakty, jakie posiadamy. Na początek mamy prasa, która została użyta przez pana Coulchana i wcześniejsza informacja o renowacjach, które były prowadzone w babalińskiej ambasadzie. Do czego zmierzam? W normalnych okolicznościach Manny Coulchan nie miałby w ogóle żadnego powodu, aby ukrywać te matryce do drukowania pieniędzy. Jednakże, jeżeli rozpocząłby się remont w babylońskiej ambasadzie, to wszystkie te przedmioty, które wskazałyby go na... wskazałyby u niego nielegalną działalność, a przy remoncie na pewno by one wychodziły na jaw, więc te przedmioty trzeba było gdzieś ukryć. A jako, że najbezpieczniejszym miejscem wydawała się wtedy właśnie ta podrobiona statua babalieńska, to Manny Coulchan właśnie po to schował tam matrycę właśnie tego dzisiejszego wieczoru. Wiemy już, że podrobione banknoty były drukowane za pomocą prasy, która znajdowała się w ambasadzie. Ale potrzebne materiały, takie jak babalieński atrament i papier, musiały być ukryte w bezpiecznej lokacji. Ale jak myślisz, co by się wydarzyło, jeżeli doszłoby do renowacji pomieszczeń? Cóż, prawdopodobnie musiałby znaleźć lepsze miejsce, aby to wszystko ukryć, albo w ogóle pozbyć się tego wszystkiego. Tak,
I możemy przypuścić, że ta renowacja była właśnie przyczyną ukrycia matryc oraz wszelkich banknotów. I był to również powód, dla którego pan Cochin został zabity, jako domniemany lider operacji przemytniczej. Bazując na tym, co do tej pory się rozpracowaliśmy, jak myślisz? Kim była osoba, która skorzystałaby na tym najbardziej? Oczywiście nie sam Manny Cochin, on nie chciałby, żeby został wskazany jako lider operacji przemytniczej. W dodatku to on został zabity, więc wątpię, że skorzystałby na swoim zgonie. Palino to byłaby prawdopodobna teoria, ale no póki co... Właśnie się dowiedzieliśmy, że to ambasador Alba, a nie ambasador Palino miał przy sobie narzędzie zbrodni, więc myślę, że bardziej podejrzaną osobą wśród tych dwóch pozostałych to byłby sam Quercus Alba. To jest jedna osoba, która wymazywała wszystkie dowody dotyczące operacji przemytniczej. Z obu ambasad, konspirator, który nam teraz się ujawnia, ambasador Alba. Ambasador Alba miał więc bardzo silny motyw, aby zabić Manego Cochina. Tak, mógł go zabić po prostu po to, aby przypiąć tą całą operację przybytniczą na niego. Martwy by się nie obronił, prawda? I to są ostatnie dwa fakty, jakie ze sobą łączymy. Przyczyna śmierci Manego Cochina i przyczyna zakłopotania ambasadora Alby i właśnie ten zgniły skarb, jaki mieliśmy znaleźć. Przyczyna zakłopotania ambasadora Alby i ten zgniły skarb, jaki mieliśmy znaleźć i motyw do zabicia Manego Cochina. Pani Yu powiedziała dzisiaj sama, że nikogo nie zabiła tej nocy. Jeżeli byśmy potraktowali jej słowa poważnie, wtedy powodem dla nerwowości ambasadora mogła być tylko jedna rzecz. On nie chciał, żebyśmy odkryli prawdziwe okoliczności, jakie kryły się za tym, jak pan Cochin został zabity. A więc ma pan przez to na myśli, że ambasador Alba to prawdziwy zabójca? Ale myślałam, że ich dwójka była przyjaciółmi. Być może tak było, ale co jeżeli pan Cochin byłby pierwszą osobą, która by zdradziła tą przyjaźń? Już rozumiem. Czy to nie pan Cochin chciał, żeby pan Palino był ambasadorem jednego państwa po tym, jak zostały one połączone? Tak, i to był również prawdziwy powód, dla którego chciał ukraść alabastiańską statuę Primiduxa. A więc pan Cochin zatrudnił Mask drugiego, aby to dla niego ukradł. Ale kiedy pan ambasador Alba się o tym dowiedział, on zabił pana Cochina? Póki co, taka definitywnie jest duża możliwość. Ta dwójka naprawdę myślała o nikim więcej, jak tylko o sobie. Ale pytanie to, w jaki sposób mu się to udało? Ambasador Alba był w Alabastii, ale ciało pana Cochina zostało odkryte w Babali, racja? Tak. I to jest tajemnica, którą musimy rozwikłać jako następną. Wierzę, że teraz rozumiemy, dlaczego ambasador Alba był tak poddenerwowany. To musiało być coś, co było wspólnego z tym, gdzie pan Cochin został zabity. Miejsce, gdzie alabastiański ambasador miałby spotkać się z osobą z Babali, panem Cochinem. Miejsce, gdzie ambasador Alba wpadłby na tą osobę i popełniłby to morderstwo, to... No cóż, na pewno nie przekroczyłby granicy obu państw, więc no jeżeli byłby w Alabastii, to już amen w pacierzu, podobnie Manny Cochin, który został później znaleziony w Babali. Jednakże, jedynym miejscem, w którym te dwie osoby mogły się spotkać, podczas właśnie tego przedstawienia, to było Teatrum Neutralis. Jedyne miejsce, jakie ma sens, to Teatrum Neutralis. Co? To miejsce? To całe wydarzenie dobrej woli było tu dzisiaj prowadzone, zgadza się? A więc jedynym miejscem, gdzie znajdowałaby się wtedy ich dwójka, to jest właśnie to. Ale jeżeli to byłaby prawda, wtedy wszystko się zmienia. Ten teatr nie należy do Alabastii. A więc to wymazuje jedno z jego praw eksterytorialnych.
póki co to ma logiczny sens, a więc to jest powód, abyśmy prowadzili nasze śledztwo dalej. A więc co powinniśmy sprawdzić teraz? Zobaczmy. Wierzę, że powinniśmy sprawdzić wszelkie zapisy imigracyjne zarówno w Alabastii, jak i w Babalii. Co do zapisów Babalii, dostanie ich powinno być dosyć proste, jednakże problemem będą zapisy alabastiańskie. Zastanawiam się, czy pozwoliliby sprawdzić nam ich zapisy, pomimo tego, iż otrzymaliśmy zakaz wstępu. O. Jestem już jeden krok przed tobą, Milesie Edgeworth. Franziska. Oto jest! Zapis kamer ochrony zarówno z Alabastii, jak i Babalii. Lepiej, żebyś rzucił okiem, co tam jest. Szczerze to imponujące, że pomyślała tak naprzód. Poruszasz się szybko. Von Karma poszukuje perfekcjonizmu w każdy możliwy sposób. Nie leży to w mojej naturze, żeby tak się wycofywać. Już również przyjrzałam wszelkie raporty prowadzące ze śledztwa w Babalii. Od tej chwili nie będziesz miał żadnej wymówki, aby się wycofywać, lub też mówić, że nie rozwiążemy tej sprawy. Przepraszam co do tego, co mówiłem wcześniej. Nie pokona nas. Ponieważ mój uroczy mały podwładny będzie próbował rozwiązać tę sprawę jak tylko może, prawda? Czy ona już nie pocieszała mnie wystarczająco dużo na całe życie? A więc ta taśma wideo zawiera zapisy zarówno z Babalii, jak i z Alabastii? Mam nadzieję, że znajdzie się tam coś, co będziemy mogli wykorzystać. Tego nie wykorzystamy. Który zapis powinienem zbadać? Ten, który wydarzył się najpóźniej. Czyli ten, który widzimy teraz. Zwróćmy uwagę na ten wózek. Czy coś co do kształtu tego wyprzyszenia w wózku nie wydaje wam się dziwne? Ha? Czy to nie powinno być właśnie takiego kształtu? Nie. Sądzę, że jest tutaj coś dziwnego. Jeżeli mielibyśmy tylko sam wózek do zbadania, to moglibyśmy to zbadać, aby potwierdzić moje przypuszczenia. Następnie zbadajmy może zapis z kamery w Babalii. Mam nadzieję, że pokaże nam to coś dobrego. Kurczę. Nie ma tutaj żadnej podejrzanej osoby, ani nic w tej rzeczy. To właśnie tutaj jest sprzeczność. Ha? Czy coś tutaj przegapiłam? Niczego nie przegapiłaś. Ponieważ nie ma tutaj niczego, co można przegapić. Jednakże to, co jest tutaj brakującą rzeczą, to obraz pana Kołczyna, jak wkraczał na swoje własne terytorium. Ale czy jego ciało nie zostało znalezione w Babalii? Wyglądałoby na to, że prawdziwa twarz naszej ostatniej układanki w końcu się ujawnia. A więc on nie wrócił do Babalii? Ale jego ciało tam było. Ups. Ambasador Alba! Myślałem, że już was poprosiłem, abyście opuścili ten budynek, panie Edgeworth. Właściwie, myślałem, że powinienem dać panu znać, że ten teatr leży na terytorium naszego państwa. Już się pobawiliście, ale naprawdę podobała mi się nasza mała gra. Ośmielę się nawet powiedzieć, że osiągnął pan najwyższy wynik. Jednakże! Kiedy tylko pana wynik zostaje zapisany, ta sama gra nie może zostać już powtórzona. Czy rozumie pan, co chcę powiedzieć? Pana gra jest już zakończona. Nie! Gdzie pan się wybiera o tej porze? Po tym, jak przyznałem się do swojego przestępstwa, napełniło mnie pożałowanie. A więc kieruję się teraz na lotnisko, aby powrócić do domu. Obawiam się, że nie mogę na to pozwolić. Wciąż jest zbyt dużo pytań, o które musimy pana zapytać. Nie może pan mnie zatrzymać, panie Edgeworth, i dobrze pan o tym wie. Proszę.
Czy mogę poprosić o chwilkę pana czasu, ambasadorze Alba? Ambasador Paulino! Nawet maciupeńka minutka będzie dla mnie wystarczająco cenna. Ponieważ już naruszone relacje pomiędzy naszymi państwami, to jest dosyć pobudliwa sytuacja, wie pan. No więc dobrze. Jeżeli pan nalega, zagram z nimi jeszcze jedną rundkę i wtedy zobaczę, co mają na myśli. Nie to, że mają posunąć się gdzieś dalej z ich śledztwem. Ambasadorze Paulino, panie Edgeworth, wszystko czego teraz chcę, to normalne relacje pomiędzy naszymi państwami. Ale na drodze do tego snu stoi jedna osoba. Ja w pana wierzę. Wierzę, że zrobi pan to, co będzie słuszne. Dziękuję za pana słowa pocieszenia. A teraz, o co chciał mnie pan zapytać? Mam w końcu lot, który muszę złapać, wie pan. A więc obawiam się, że będę musiał ograniczyć pana możliwości tylko do jednego pytania. Dla mnie to wystarczy, ponieważ mam tylko jedno pytanie, które chcę panu zadać. Chcę usłyszeć pana alibi. Co do godziny, która potwierdzi nam, że to pan nie mógł zabić Manego Kołczena. Ho! Rozumiem. Wygląda na to, że tym razem ma pan w ręku dobre karty. Zapowiada się obiecująco. To naprawdę jest ostatnia szansa, jaką otrzymamy, aby go przeprowadzić przed oblicze sprawiedliwości. Nie pozwolę, aby żadna sprzeczność mi umknęła. Szczerze, wciąż nie rozumiem, dlaczego to ja jestem tutaj podejrzany. Pod twoim hipotetycznym scenariuszem, pan Kołczyn i ja byliśmy wspólnikami w operacji przemytniczej. Ale żeby przejść do rzeczy, ja byłem w Alabastii przez cały czas. A więc to nie jest możliwe, żebym mógł go zabić w Babali. Oto jest moje alibi. A więc to jest pana alibi? To się zgadza. To nie jest możliwe, żebym popełnił morderstwo w Babali. A teraz, kiedy usprzątaliśmy również tą wątpliwość, bardzo byłbym wdzięczny, jeżeli zeszlibyście mi z drogi. Powiedziałem hold it! O co chodzi tym razem? Myślałem, że dopuszczę tylko jedno pytanie. Owszem. Ale wciąż musi pan odpowiedzieć na moje jedno pytanie. Słucham? Dopóki nie powie nam pan prawdy, to nie ruszę się stąd ani o krok. Dobrze. A więc kontynuujmy naszą małą gierkę przez jeszcze troszkę. Malcie Edgeworth, jako mój podwładny i reprezentant prokuratury z tego państwa, nie możesz teraz przegrać. Oczywiście. To jest coś, co rozumiałem od samego początku. Ten gość jest osobą, która rozkazała, aby mój ojciec został zabity, prawda? Tak, wierzę, że to prawda. Celem pierwszego Jategrasu było schwytanie lidera operacji przemytniczej. Mój ojciec i wujek Beth. To, co robili, będzie wciąż żyło. Przeze mnie. A więc to dlatego musimy go teraz złapać, okej? Zrobimy to. Obiecuję. A teraz... Panie ambasadorze Alba, spójrzmy teraz na całą prawdę, dobrze? Nieważne, jak dużo razy będzie pan pytał, moja odpowiedź pozostanie ta sama. Czyżby? Chciałbym to zobaczyć. Chciałbym to zobaczyć w rzeczy samej. No dobrze, drugie stanowisko. Pod twoim hipotetycznym scenariuszem, pan Kołczyn i ja byliśmy wspólnikami w operacji przemytniczej. No, to prawda, więc naciskamy. To nie jest żadna hipoteza. Wcześniej udowodniliśmy, że tak się właśnie stało. No cóż, póki co przesuńmy ten temat na bok. Ponieważ to nie zmieniłoby faktu, że nie mam żadnego motywu. O, a więc naprawdę nie ma pan żadnego powodu, aby zabić pana Kołczena? Jeżeli chce pan przypuścić, że miałem motyw, a więc czemu pan tego nie pokaże? Wyzywam pana. W końcu, dla mnie to jest nic więcej jak tylko prosta gra. Nawet jeżeli postrzega pan to tylko w taki sposób, doceniałbym, jeżeli traktowałby mnie pan poważnie.
Przepraszam. Przypuszczam, że ma pan drobne kłopoty. A więc dobrze. Zabawa nie będzie... gra nie będzie zabawna, jeżeli... nie przeniesiemy jej na nowy poziom. A więc formalnie uznaję teraz, że nie miałem żadnego motywu, aby zabić. A teraz zobaczmy, jak pan przedstawi dowód, aby to podważyć. Jak on może tak po prostu tam stać i wyglądać na tak dumnego, kiedy wie, że odebrał innemu człowiekowi życie? Cóż, ja nie zamierzam tak po prostu stać i patrzeć, jak wszystkie zbrodnie uchodzą mu na sucho. W takim wypadku, jaki motyw mógłbym mieć, aby zabić mojego konspiratora? Już wcześniej dzisiaj ustaliliśmy, że Manny Cochran chciał zdradzić ambasadora Albe i... wykraść statuę po to, aby ambasador Palino mógł zostać ambasadorem w już połączonym państwie, natomiast ambasadora Albe zostawiłby na lodzie. Już ta zdrada była wystarczającym powodem, aby zabić Manny'ego Cochrana. Jako bonus, ambasador Alba chciał później przypiąć całą tą operację przemytniczą na martwego niż człowieka. Więc jedyny dowód, jaki wskazywałby na to, że pan Cochran planował zdradzić ambasadora Albe, była ta notka do Maska de Maska II, którą Manny Cochran dla niego sporządził po to, aby wykraść ambasadorowi Albie skarb narodowy sprzed nosa. Więc... OBJECTION! Jeżeli chce pan tak bardzo wiedzieć, wierzę, że miał pan motyw, aby zabić. To dlatego, że pan Cochran pana zdradził. Ale miał pan również swój własny powód, prawda? Mówiąc najprościej, to, że chciał pan przypiąć operację przybytniczą na niego. Zło pokrywa zło i dlatego, że próbowaliście się nawzajem testować, to właśnie było wynikiem tego całego bałaganu. Ja w to nie wierzę. Ma pan naprawdę przykry nawyk do opowiadania bajek, panie prokuratorze. A jeżeli tak nie jest, przypuszczam, że ma pan jakiś dowód, aby poprzeć pana argument. W moich sprawach nigdy nie używam zgadywanek. Zostało to udowodnione, że ta notka została napisana ręką pana Cochrana. Powinniśmy rzucić na nią okiem? Zawartość tej notki to prośba wzywająca o kradzież alebastyńskiej statuły Primiduxa. Poprzez zabicie Manny'ego Cochrana i zepchnięcie całej winy co do operacji przemytniczej na niego, panu uszłoby wszystko na sucho. Wierzę, że rozumie pan, do czego zmierzam. Miał pan więcej niż jeden powód, aby go zabić. Już pan skończył wygadywać pana hipotezę? Przepraszam? Przypuśćmy, że miałem motyw. Nawet w takim wypadku motyw lub też sama myśl nie może zabić. Czyż nie tak? Nie spodziewałem się, że będzie reagował w dokładnie taki sam sposób jak wcześniej. Wygląda na to, że właśnie tutaj zaczyna się prawdziwa walka. A teraz, jeżeli mi wybaczycie... Chwilka! Co? Powiedziałem wam na samym początku, prawda? Otrzymacie tylko jedno pytanie. Ach! Ambasadorze Alba, jeżeli mógłby nam pan dać jeszcze chwileczkę. To nie ma znaczenia, jakim człowiekiem był Manny, to był wciąż mój podwładny. I to dlatego chciałbym, abyśmy odnaleźli prawdziwą przyczynę jego śmierci. To jest coś, co ma rozpracowywać Babalia. Coś, z czym ja nie mam żadnego powiązania. Teraz nawet odmawia ambasadorowi Palino. Bardzo mi przykro, ale wygląda na to, że teraz nawet mój głos jest niewiele wart. Nie ma potrzeby, aby pan przepraszał, ambasadorze Palino. Musimy znaleźć jakiś sposób, aby go powstrzymać od wyjeżdżania. Wygląda na to, że nie ma już więcej sprzeciwów. W takim razie, pozwólcie mi proszę wrócić do domu. O! Tylko kto to? Chwileczkę, ambasadorze Alba! Okej? Jak powiedziałam, panie Edgeworth, legenda Yatagarasu będzie żyła poprzeze mnie. Tak, ale w jaki sposób chcesz zasugerować powstrzymanie go od wyjeżdżania? Niech pan zostawi to mi. Ambasadorze Alba, czy pan rozpoznaje ten przedmiot? Nie,
Dlaczego miałbym rozpoznawać ten stary organizer? Chwilka. Gdzie widziałem wcześniej ten przedmiot? To jest poszlaka, którą mój ojciec, Bern Faraday, dla nas pozostawił. Czy ty powiedziałeś Bern Faraday? Organizer pana Faradaya? Nie mów mi, że to jest ten sam z drugiego incydentu KG-8. Ten sam, w którym napisał o kluczy Yatagarasu? Tak. Ten organizer należał do prokuratora, który został zabity przez panią Yu 7 lat temu na pana rozkazy. Nie mam bladego pojęcia, o czym ty w ogóle mówisz. Mówisz, jakby to było powiązane ze mną. Wewnątrz tego organizera napisał on każdy jeden szczegół na temat wszystkich złych rzeczy, jakie pan zrobił. Jakaś z ciebie urocza mała dziewczynka, ale takie sztuczki na mnie nie zadziałają. Jeżeli mi pan nie wierzy, niech pan po prostu rzuci okiem. A cóż to jest za zabawka? To jest ten przyrząd, jaki został użyty przez Yatagarasu, lub też przez mojego ojca. 7 lat temu użył tego przedmiotu, kiedy wślizgnął się do pańskiej ambasady. Słucham? Te dwa kawałki dowodów trzymają informacje, które Yatagarasu uzyskał na pana temat. Jeżeli pojedzie pan teraz do domu, to nie będę się wahała wysłać to do Alabasti jeszcze przed panem. Mała dziewczynko, przejdź po prostu do rzeczy. Chcę, aby pan raz jeszcze zmierzył się z panem Edgeworthem. Jeżeli pan wygra, wtedy oddam te dwa kawałki dowodów. Yatagarasu! Wiecznie ciernie w moim boku. Hej, czy ten organizer naprawdę zawiera tak potężne informacje? To nie jest nic wartego złamania sprawy, naprawdę. A więc to był po prostu blef. Nawet jeżeli tak było, nie możemy pozwolić, aby praca, jaką wniósł w to mój ojciec i wujek Bet, poszła na marne. Do tego, samo istnienie złodziejaszka jest dla niego wystarczającym dużym kłopotem. Te dwa kawałki dowodów, czy to nie są pamiątki po twoim ojcu? W porządku, wierzę w pana Edgeworth'a. Wierzę, że w końcu wygra. Okej. Kiedy robi się ciężko, ktoś musi stać przy pana boku, aby dać panu wiatr w żagle. Nawet po tych wszystkich latach wciąż jesteś żywiołowa. Doceniam to. Ja też nie chcę tego przegrać. Ambasadorze Alba, nie będzie pan nigdzie wracał, dopóki nie da pan nam więcej zeznań. Jak wy w ogóle śmiecie zatrzymywać taką osobę jak ja? Ambasadorze Alba, pana zeznania, jeżeli pan może. Dobrze, ale to są absolutnie ostatnie zeznania. Wtedy, nawet jeżeli użycie mocy ambasadora Palino i jego całego biura, nie powstrzymacie mnie. Nie mogę pozwolić, aby umknęła mi ta okazja, jaką stworzyła dla mnie Kay. Wow, on jest uparty jak osioł. Ale no, czego można się spodziewać po już takim weteranie, kryminalnym weteranie? Ostatni raz, kiedy spotkałem się z panem Kouchenem, to było tutaj, w Teatrum Neutralis. Po tym byłem w Alabasti przez resztę całego wieczoru, jak powiedziałem wcześniej. W każdym razie, nie widziałem później pana Kouchena. Więc widzicie, nie ma żadnego okienka czasowego, w którym mógłbym go zabić. Nie zgodzilibyście się? A teraz, skoro praktycznie o to prosiliście, dopuszczę jeszcze jedno pytanie. Co za arogancki stary człowiek? Tak, ale to nie ma znaczenia. Nie możemy pozwolić, aby ta szansa nam umknęła. Będę was jednak ostrzegał. Moja cierpliwość się kończy. Jeżeli będziecie marnować mój czas kolejnymi bezużytecznymi pytaniami, zostaniecie ukarani. A 20% to jeszcze nie jest tak dużo. A więc każde niepotrzebne pytanie lub naciskanie będzie mnie kosztowało? W takim razie jedyną rzeczą, jaką muszę teraz zrobić, to zaprezentowanie właściwego dowodu. Zrozumiano? Oczywiście. Nie pozwolę, aby mnie zastraszył. Wiem, że pan Kouchen został zabity przed tym, jak wrócił do Bobali. A więc w takim razie jest tylko jedno stanowisko, na którym mogę zaprezentować dowód.
No więc musiał być zabity w Teatrum Neutralis, ponieważ na kamerach nie został przedstawiony, kiedy wracał na terytorium. Ale to wciąż powstaje problem, w jaki sposób ciało się tam znalazło. Ale obczajcie teraz to. Ostatnim razem, kiedy spotkałem się z panem Kołczanem, to było tutaj, w Teatrum Neutralis. Miałeś wtedy nóż. Mogłeś go zabić. Tada! I to wystarczy. Chciałbym, aby rzucił pan okiem na to zdjęcie. Bardzo ładne zdjęcie, prawda? To miała być pamiątka połączenia naszych obu państw. O, to jest pamiątka w rzeczy samej. Ta sama, która ma na sobie dowód, który muszę panu pokazać, że to pan popełnił to morderstwo. Przepraszam? To jest nóż, którym zabito pana Kołczena. Widzę, że pan to rozpoznaje. Ponieważ powinien pan, to w końcu pan był osobą, która wniosła ten nóż do teatru. Ukrył pan ten nóż wśród kwiatów, które miał pan dać dla stalowego samuraja. Co oznacza, że zabił pan Manego Kołczena tutaj, w tym teatrze! Już czas, abym udał się na swój lot. Jeszcze nie skończyliśmy! Gra skończona, panie Edgeworth. Ale dziękuję za tą całą zabawę. Nieważne, jak z jaką pasją będzie pan próbował mnie przyskrzynić, końcowy rezultat zawsze będzie taki sam. Nie będę wracał do tego kraju. To się zgadza. Ten człowiek jest ambasadorem. Posiada wszelkie możliwe prawa eksterytorialne. Nieważne, jak bardzo będziemy próbować go złapać, i tak nie będziemy mogli wsadzić go do naszego sądu. Tak, to jest dokładnie twarz, jaką powinien pan teraz sobą przedstawiać. Twarz bezużytecznego przegranego. No! A teraz, panie i panowie, muszę was przeprosić. Ja, sądy, czy nie ma na tym świecie nikogo, kto może wskazać palec na tego człowieka? Czy to jest naprawdę koniec? O kurde mać. Agent Lang! Przepraszam, że pan czekał, panie prokuratorze. Zejdź mi z drogi. Mój samolot ma wkrótce odlecieć. Przykro mi, ale pan się nigdzie nie wybiera, panie Alba. Skończyłem już z tymi waszymi gierkami. Nie możecie mnie złapać. Jeżeli będziecie próbować mnie przyskrzylić, to by wywołało międzynarodowy incydent, agencie Lang. Przykro mi, ale nie, nie wywołałoby. Co? Hej, panie prokuratorze. Dobra robota z trzymaniem fortu, dopóki nie wróciłem. A więc, panie Alba. Pana dyplomatyczny immunitet został właśnie zdjęty. Co masz na myśli, mówiąc zdjęty? Przestań wygadywać nonsens i mnie po prostu przepuść. Lang Zi mówi. Zanim zajmiesz się przyłyką ofiary, najpierw musisz pozbawić je wszelkiej ochrony. Kwatera główna Interpolu i Imperialny Dom Królestwa Alebastii pracowały teraz dosyć ciężko, ale w końcu udało im się poczynić postępy. Imperialny Dom? Ty! Coś ty zrobił! Został pan oficjalnie pozbawiony tytułu ambasadora, panie Alba. Co? Efektywny dzisiaj, efektywny w tej chwili. Może pan podziękować taśmie pana prokuratora za tą decyzję. Taśma, którą chronił Yatagarasu? Nie może pan być aresztowany tylko dlatego, że jest pan ambasadorem? W takim wypadku pomyślałem, że najlepiej będzie pana pozbawić tego tytułu. Nie docenił mnie pan. Jako spadkobiercę założyciela starożytnej filozofii, Lang Zi. 4000 lat dokładnych badań umysłu kryminalistyki naprawdę się opłaciły. Nie
może być! Ja w to nie wierzę! Mój tytuł ambasadora został właśnie wycofany? Wygląda na to, że w końcu zorientowałeś się, w jakiej sytuacji teraz stoisz. Uhu! Wygląda na to, że raz jeszcze zamienił się w zdziadziałego gościa. Prawdopodobnie to szok z powodu utracenia swojej tarczy. Jaka szkoda. A mój bitch już na nią czekał. Dlaczego to się dla mnie wydarzy? Jestem tylko ciężko pracującym, szczerym ambasadorem. Czy ty naprawdę myślisz, że będziesz w stanie nas zmylić tą gierką? Już wcześniej zdarliśmy z pana pańską maskę i zobaczyliśmy, jaki pan naprawdę jest, panie Alba. What? Nie! Nie zatrzymacie mnie! What? On tak na serio? On wciąż chce z nami walczyć? A więc co z tego, jeżeli nie jestem już ambasadorem? Wciąż nie macie na mnie żadnych dowodów. Pozostaje wciąż fakt, że nie mogę być aresztowany. Od szefa gangu przemytniczego nie spodziewałem się niczego mniej. Cóż, reszta zależy od pana, panie prokuratorze. Zrozumiano. Mówicie, że zabiłem pana Kołczyna w teatrze. Ale nawet jeżeli to prawda, że w moim bukiecie znajdował się nóż, pozostawiłem ten bukiet w teatrze. A więc każdy mógł to sobie zabrać i tego użyć, racja? Poza tym, same przypuszczenie, że został tutaj zabity, jest jak dla mnie dziwne. W końcu, czy jego ciało nie zostało odkryte w Bowali? Czy uznajecie, że przyniosłem jego ciało aż tam? Niedorzeczność. To ja już będę osobą, która powie, czy to jest niedorzeczne, czy też nie. Eks-ambasadorze Alba, jest pan gotowy? Ponieważ nie jest to już gra. To jest wojna. Zabiłem pana Kołczana w tym teatrze, używając noża, który siedział w moim bukiecie? Ja ten bukiet pozostawiłem w teatrze. Każdy mógł zabrać ten nóż. Poza tym, ciało pana Kołczana zostało odkryte w Bowali, racja? Nie było możliwości, żeby przetransportował jego ciało z teatru do Bowali. Niech pan spojrzy. Czy pan nie bawił się już ze mną wystarczająco długo? Ukradliście już ode mnie mój tytuł ambasadora. Czy chcecie, żebym się również poddał? Nie ma pan żadnych planów, aby powracać do naszego kraju, prawda? Czy pan wiedział, że kilkoro pana podwładnych ma teraz na głowie szpital psychiatryczny z powodu pana? A co mnie ma to obchodzić? Hej, panie prokuratorze! Niech pan wykopie tego gościa z ambasady i w końcu, żebyśmy mogli skończyć to wszystko. Wiem o tym. Dam z siebie wszystko, aby upewnić się, że opuści to miejsce w kajdanach. Bez tytułu ambasadora, to jest jeszcze tylko jeden kolejny świadek. Tak. Tylko kolejny świadek. A więc dobrze, na co jeszcze czekamy? Dopadnijmy w końcu tego gościa. I lepiej, żebyśmy to zrobili jak trzeba. Zastanawiam się, czy rozumieją, że wszystko, co będę musiał zrobić, to zaprezentować dowód dla zeznań. No, wszyscy są podekscytowani, ale podejdźmy do tego jeszcze z odpowiednią dozą, wiecie, spokoju. Nie mam możliwości, żebym przetransportował ciało z teatru do Bowali. Ależ jest. Mianowicie ten wózek. Jak już wcześniej ustaliliśmy. Właściwie, sądzę, że istniał sposób, aby przetransportować ciało z teatru. Być może pan powinien rzucić okiem na to. No co to ma niby być? To jest zapis z kamery ochrony, która uchwyciła całą strefę imigracyjną. Powinienem może panu pogratulować za to, że pan ją zdobył?
po prostu dajemy panu znać, że nie jesteśmy jedynymi osobami, które patrzą, co pan robi. Dziękuję bardzo za ostrzeżenie. A teraz, jeżeli mógłby pan rzucić okiem na tą sekcję. Osoba ciągnąca ten wózek i wybrzuszenie, jakie się w nim znajduje. Czy wie pan, co jest tego przyczyną? A powinien? Ponieważ nie. W takim razie pozwoli pan, że pana oświecę. Oto jest przyczyna nienaturalnego wybrzuszenia wewnątrz tego wózka. No, oczywiście mówimy, że to jest sposób na przetransportowanie ciała, więc to jest właśnie powód. Dlaczego ma pan mi teraz to pokazywać? Chcę przez to powiedzieć, że nienaturalne wybrzuszenie w tym wózku to było po prostu ciała pana Kouchena. Zmusił pan stalowego samuraja do tego, żeby wyciągnął jego ciało z prawdziwego miejsca zbrodni. Cóż za piękne przypuszczenie. Ale zastanawiam się, czy ma pan jakiś dowód, aby to poprzeć? Przyznaję, że póki co to jest tylko hipoteza, jednak... Jeżeli nie może pan tego udowodnić, obawiam się, że muszę już iść. Nie mam ani sekundy więcej, jaką chcę wam poświęcać. O! Jak miło. Przepraszam, że pan musiał tak długo czekać, panie człowie, sir! Gami? Detektyw Gamszu, czy to jest wózek stalowego samuraja? Tak, sir! Odnalazłem to w strefie, w której znajdowała się ta scena. A więc tam pan poszedł. Mój zmysł detektywa, który pozostawił mi szef. Pomyślałem, że po prostu będę za nim podążał, i tak właśnie zrobiłem, sir. A więc, panie Edgeworth, czy to będzie coś cennego dla nas? Tak. To może odegrać bardzo główną rolę w rozwiązaniu tej sprawy, detektywie. Ale coś tutaj się nie zgadza. Myślałem, że cała rodzina samurajów miała być w Alabastii. Gdzie dokładnie w strefie nad tą sceną znalazł pan ten wózek? Znalazłem go, jak tam po prostu leżał na brzegu sceny, sir. O, no cóż. Póki co zostawmy ze sobą tą informację i zbadajmy to, co jest w środku, detektywie. Tak, sir! Jeżeli się nie mylimy... No tak. To krew! To musi być krew pana Kouchena. Co tylko nam udowadnia, że ciało pana Kouchena zostało w istocie przetransportowane za pomocą tego wózka. Wierzę, że rozumie pan, co mam przez to na myśli, racja? Zabił pan pana Kouchena w tym teatrze, a później umieścił jego ciało wewnątrz wózka. I wtedy... Zmusił pan stalowego samuraja, aby nieświadomie przeniósł dla pana ciało. Zmusiłem go, aby przeniósł ciało do Alabastii? Cóż za nonsens! Dlaczego miałby robić coś takiego? Był pan... wyznaczoną osobą, aby przemawiać w Alabastii. Co oznacza, że ciężko byłoby dla pana zatrzymać się w Babali. Jednakże, co jeżeli przeniósłby pan ciało do Alabastii? Ponieważ to była pańska ambasada, mógłby pan na nią... Mógłby pan trzymać oko na wszelkie dowody, a w razie potrzeby je wymazać. To właśnie wtedy pomyślał pan, aby przyszmuglować ciało do Alabastii. Nie! Mogę panu również pokazać, w jaki sposób przeniósł pan ciało z Alabastii do Babali. Jeżeli to zrobię, wygram. Ale pan nie może tego zrobić! Ochrona pomiędzy dwoma państwami jest niesamowicie silna! To ja już będę osobą, która będzie coś takiego udowodniała. A więc proszę pana, aby przedstawił nam pan kolejne zeznania dotyczące tego, co robił pan po tym, jak powrócił pan do Alabastii. Milesie Edgeworth, czy w końcu to rozpracowałeś? Czy wiesz, w jaki sposób ciało było przeniesione? Szczerze, nie mam jeszcze niczego, aby poprzeć moją hipotezę. Jednakże, nie sądzę, że gdzieś w mojej logice do tej pory znajduje się błąd. Co oznacza, że... nie ma tutaj pytania, na które nie odpowiemy, prawda? Statua Primiduxa była sukcesywnie przyszmuglowana pomimo ochrony. Poprzez ten lot w powietrzu.
A więc dlaczego nie mielibyśmy powiedzieć, że znajduje się również odpowiedź, w jaki sposób mogło zostać przyszmuglowane ciało? Co oznacza, że gdzieś tutaj musi się kryć luka w logice, którą muszę znaleźć. No dobra, znowu zeznaję. Po tym jak powróciłem do Alabastii, zrobiono mi zdjęcie ze stalowym samurajem, jak uściskaliśmy sobie rękę. Po tym, jak miałem zacząć swoje przemówienie, pojawił się Yatagarasu. Bałem się o stan naszych narodowych skarbów, a więc wróciłem jak najszybciej do mojego biura. Czy to wszystko? Tak, to wszystko. Wygląda na to, że pozostawił pan kilka istotnych rzeczy. Takie jak na przykład zabójstwo Demaska II. Co więcej, pozostawił pan ze sobą całą część o tym, jak się spotkaliśmy w biurze. A, te nieznaczące rzeczy. Po prostu nie sądziłem, że muszę o nich jeszcze mówić. Nienawidzę marnowania czasu. Co? Ty... Czy każde życie człowieka nie jest jednakowo cenne? Czy naprawdę oczekujesz odpowiedzi na to pytanie? Ludzie tacy jak pan nie powinni łazić wśród naszego społeczeństwa. Nawet lepiej, żebyś próbował jak najmocniej, ponieważ wątpię, że odnajdziesz pojedynczą sprzeczność. On naprawdę jest pełny się... naprawdę jest pewny siebie, prawda? Tak, owszem. Jakim cudem może być wciąż tak pewny siebie o takiej porze? Dalej, niech pan nie będzie nieśmiały. Niech pan zada takie pytanie, jak pan zechce.